Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami z Polski i powiem Wam tak, że za oknem mamy tak cudowną pogodę, którą większość osób określiłaby mianem beznadziejnej, a ja otworzyłam sobie drzwi balkonowe i kontempluję to, co dzieje się na zewnątrz. Mianowicie jest tak fajnie. Na zewnątrz pada i powiem Wam, że ja mam bardzo rzadką możliwość zobaczenia deszczu, bo jak się mieszka na pustyni, to po prostu tego deszczu nie ma zbyt wiele, możecie sobie wyobrazić. I szczerze mówiąc, już naprawdę nie mogę doczekać się zimy, kiedy przylecę do Polski, kiedy mój tato rozpali w kominku, a ja wezmę sobie kubek kawy albo herbaty, albo ciepłego kakao i będę mogła siedzieć właśnie przy kominku, kiedy za oknem będzie padał śnieg. I to się może wydawać absurdalne, ale ja naprawdę lubię taki świąteczny vibe. Lubię też taki vibe jak dzisiaj, kiedy nie musicie wychodzić na zewnątrz, kiedy po prostu możecie cieszyć się tym dźwiękiem spadającego deszczu. Przyjemne uczucie. Nie wiem, czy macie podobnie, ale mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to cieszy. Zwłaszcza kiedy w Dubaju tak naprawdę 360 dni w roku jest słonecznie. No dobra, ale dzisiaj nie o pogodzie, nie o świętach, nie o gorącym kakao. Dzisiaj o czymś zupełnie, zupełnie innym. Mianowicie dzisiaj pogadajmy sobie o czymś takim jak Fashion Police. Mówiąc Fashion Police, mam na myśli dział Emirates, który zajmuje się wyglądem stewardess i stewardów. Jestem absolutnie przekonana, że kiedy w Waszej głowie pojawia się myśl Emirates, to gdzieś obok będzie wizerunek stewardessy, która ma czerwony toczek, która ma czerwoną szminkę, czarny eyeliner i idealny makijaż. Tak czy nie? I powiem Wam, że te standardy dotyczące wyglądu, jeżeli chodzi o naszą linię lotniczą, już nie moją, ale trudno mi się przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o te standardy w Emirates dotyczące wyglądu, to one są naprawdę wysoko. I to nie wynika z tego, że są przyjmowane osoby, które tak bardzo dbają o wygląd, że po prostu bez słowa feedbacku oni przychodzą właśnie z pięknym makijażem, z piękną fryzurą i są po prostu tak idealni. To, że ten wizerunek jest tak bardzo ujednolicony, to, że wszyscy mają idealne fryzury, idealny makijaż, wynika w dużej mierze z faktu, że mamy w Emirates taki dział, który zajmuje się po prostu sprawdzaniem wyglądu. Jest to dział Image i Uniform, który przez niektórych nazywany jest właśnie Fashion Police. Pierwsza moja styczność z Fashion Police była lekkim szokiem, bo ten pierwszy kontakt macie drugiego, trzeciego dnia pobytu, jakoś tak. I wtedy, wyobraźcie sobie, jesteście w dużej sali, stoi jedna osoba z tego działu i każdy nowo zrekrutowany człowiek, każda nowo zrekrutowana osoba podchodzi jedna po drugiej. Musicie podejść, pokazać paznokcie, musicie się przekręcić i dostajecie feedback a propos swojego wyglądu. I ja pamiętam, że w tamtym czasie, czyli 4,5 roku temu, lubiłam swoje blond włosy. Natomiast wiecie, z racji tego, że ja naturalnie jestem szatynką, jak możecie zauważyć tutaj, to najlepiej u mnie sprawdza się balejaż. I tutaj Wam pokażę, jaki miałam wtedy. Bo wiecie, kiedy włosy zaczynają Wam rosnąć, dziewczynom nie muszę tłumaczyć, może facetom tak, kiedy włosy zaczynają Wam rosnąć, a Wy macie po prostu tutaj lekki balejaż, coś a la sombre, to po prostu to się lepiej stapia z całą resztą włosów, które są bardziej blond. I ja pamiętam ten dzień, kiedy drugiego dnia po przylocie powiedziano mi: musisz zmienić kolor włosów. I ja po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić, ponieważ kiedy byłam na rekrutacji, to ja byłam z tym samym sombre, z tym samym balejarzem i później oni widzieli moje zdjęcia, później miałam ten final interview też z tym kolorem włosów, po czym po przylocie do Dubaju ta osoba z tego działu zajmującego się wyglądem powiedziała: nie, twój kolor włosów musi być jednolity.
Więc takie są wymagania. Jeżeli jesteście w Emirates, to właśnie to będzie sprawdzane. Musicie mieć jednolity kolor włosów. Jeżeli te włosy są naturalne, spoko. Jeżeli to jest różnica, powiedzmy, jednego, dwóch tonów, spoko, ale na przykład coś takiego, jak mam teraz, to jest nieakceptowane. Więc dostajecie jakieś 2 tygodnie na to, żeby to zmienić i no, musicie to zrobić, tak? Więc wiele dziewczyn, na przykład moja była współlokatorka, też musiała zmienić kolor włosów, bo takie były wymagania. I to był tylko, wiecie, taki zarys wstępu do podstaw, bo później oni rzeczywiście wrzucają was na wagę, sprawdzają, ile ważycie, zapisują to sobie i oni też wiedzą, że kiedy się lata, to po prostu przez ten styl życia wy najprawdopodobniej Wy najprawdopodobniej przytyjecie odrobinę. I kiedy zaczynacie latać, to też macie do czynienia właśnie z tym waszym polis, ale wygląda to już troszeczkę inaczej. Wygląda to mianowicie w ten sposób, że kiedy przychodzicie do pracy i przechodzicie przez kontrolę bezpieczeństwa, kojarzycie kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, tak? To zaraz za tą kontrolą bezpieczeństwa, przez którą wy musicie przejść, stoi jedna osoba z tego działu Image Uniform, stoi nasza policja modowa i patrzą po prostu na każdą osobę, która przechodzi i jeżeli zobaczą, że coś jest nie tak z wyglądem, to po prostu jesteście zapraszani do biura, idziecie prosto do biura i dostajecie feedback i jest informacja, co musicie zmienić. I oni wam mówią, kiedy będą was sprawdzać po raz kolejny i ta rzecz musi być zmieniona. Więc ja na przykład bardzo często byłam łapana na tym, że miałam odrosty, bo ja nie chciałam robić sobie jednolitego blondu, chociaż czasem rzeczywiście taki miałam, podchodził pod taki jednolity kolor Barbie, powiedziałabym, ale bardzo tego nie lubiłam, natomiast robiłam to tylko po to, żeby po prostu nie mieć problemów. I wiecie, o co chodzi, nie? Że jak sobie zrobicie jednolity kolor, to on w koku wygląda fajnie, ale później jak rozpuścicie te włosy, to wyglądacie po prostu jak lalka Barbie i po 2 tygodniach macie taki czarny pasek. Więc dużo dziewczyn, które na przykład nie miały naturalnie blondu, ale przez większość życia, powiedzmy, miały pasemka, po dostaniu pracy w Emirates po prostu decydowały się na zmianę na ciemniejszy kolor, żeby po prostu nie mieć problemu. Też taką rzeczą, którą oni sprawdzali w przypadku dziewczyn z krótkimi włosami, bo mając krótkie włosy nie musicie ich spinać, ale te włosy nie mogą dotykać kołnierza waszego uniformu. I bardzo często się na przykład zdarzało, że dziewczyny, które miały krótsze włosy i te włosy im po prostu odrastały, po miesiącu, dwóch i te włosy zaczynały już dotykać kołnierza, były po prostu gdzieś tam ułapane i mówiono im, że mają to zmienić. I po prostu każda informacja na temat niedociągnięć w waszym wyglądzie jest zapisywana w systemie i to zostaje w waszym pliku. Więc ja na przykład w tamtym roku miałam rozmowę tak z moją menadżerką i ona mi mówi, ale tutaj jest napisane, że w roku 2021 w grudniu zostałaś zaobserwowana przez Image Uniform ze spódniczką, która była zbyt mocno opięta. I to był też problem właśnie z naszymi uniformami, że one po prostu po zanoszeniu do pralni przez kilka tygodni, one gdzieś tam po prostu troszeczkę zmieniały kształt, bo one miały z założenia być takie bardziej workowate, żeby nie było widać kształtu naszego ciała. Więc nam mówiono, że one mają być na wpół dopasowane. Natomiast po jakimś czasie po prostu one robiły się troszeczkę mniejsze i nie były po prostu ciasne, ale po prostu gdzieś tam kształt waszego ciała był bardziej widoczny i to było nieakceptowane. Więc na to też ten Image Uniform zwracał uwagę. Zwracano uwagę też na nasz makijaż, więc na przykład jeżeli chodzi o czerwoną szminkę, też kiedyś miałam z tym problem, kupiłam sobie taką naprawdę ładną czerwoną szminkę i wiecie, przez to, że ja mam właśnie jasną karnację, widzicie jak wyglądam, nie? Więc z moim wyglądem, z moim typem urody bardziej pasował mi taki jaśniejszy odcień czerwonego i pamiętam, że kiedyś też dostałam feedback, że to jest nieakceptowane, bo kolor szminki musi być identyczny jak kolor naszego toczka. A więc mój był po prostu za jasny.
Jeżeli chodzi o kolor paznokci i w ogóle paznokcie, to paznokcie mogą być tylko w odcieniu beżowym, bezbarwne, czerwone, ale też właśnie w odcieniu waszego toczka. Albo możecie mieć fręcz na paznokciach. To są jedyne opcje. I paznokcie mogą być albo w kształcie okrągłym, albo kwadratowym, więc na przykład takie migdałkowe, jak mam teraz, już nie są akceptowane. I długość to może być maksymalnie 0,5 cm wystające za opuszek palca. Tyle. Jest również wspomniane w naszej książeczce, nie nazwę tego książeczką, nazwę to takim, jak to mogę nazwać, mamy taką broszurkę online, gdzie mamy wyszczególnione wszystkie zasady Image Uniform i tam jest na przykład napisane, że wasze brwi muszą być wyregulowane, że wasze włosy na przedramieniu muszą być zgolone, że nie mogą być widoczne. A co jeszcze tam jest? Jest tam też napisany kolor rajstop, grubość rajstop. A jeżeli chodzi o zegarek, to zegarek nie może, musi być założony przez cały czas, kiedy macie na sobie uniform, natomiast nie może zasłaniać waszego nadgarstka. Wasz nadgarstek musi być odrobinę widoczny, kiedy macie założony zegarek. Jest tam też wspomniane kolory paska od zegarka, jaki jest akceptowany. Są wspomniane kolory oprawek okularów, jakie są akceptowane. Jest nawet wyszczególnienie, jakie kolczyki możecie mieć założone. I te kolczyki to mogą być albo złote, albo takie perełki, ale nie mogą, ich średnica nie może przekraczać 10 mm. Więc to wszystko po prostu jest gdzieś tam w tym naszym manualu, do którego trzeba się stosować. I jeżeli oni zauważą, że coś jest nie tak, albo wiecie, jeżeli na przykład to waszym policji nie zauważy, że coś było jakieś niedociągnięcie z waszej strony, to zawsze jest taka szansa, że supervisor albo purser, czyli szef pokładu, to zauważy. I wtedy po prostu pisze raport, że to i to było nie tak. I ten raport dostaje wasz menadżer, plus ten raport dostaje ten dział Image Uniform i będziecie sprawdzani na kolejnym locie. I to też zostaje właśnie w waszym pliku. Pamiętam, że kiedyś też miałam rozmowę z menadżerką, bo zapomniałam wziąć płaszcz zimowy. Mamy też jako część naszego uniformu mamy płaszcze zimowe, kiedy lecimy do jakiegoś miejsca, gdzie jest zimno. I jest też powiedziane w tym naszym manualu, jaka musi być temperatura, żeby móc założyć ten płaszcz. I pamiętam, że wtedy to był lot do Paryża i pamiętam, że ta temperatura była tak na pograniczu. Wiecie, jak sprawdziło się naszą aplikację dotyczącą lotów, to tam się wyświetla jakaś temperatura, więc to było tak na pograniczu. Więc połowa osób przyszła na ten lot mając ten płaszcz, a połowa osób przyszła bez płaszcza. I ja byłam tą osobą, która przyszła wtedy bez płaszcza i został napisany raport na ten temat i pamiętam, że miałam wtedy rozmowę z menadżerką, która powiedziała mi, że powinnam się bardziej stosować do tych zasad wyglądu, ale nie chcą mi robić pod górkę, bo wiedzą, że niedługo będę miała promocję do klasy biznes, a wiedzą też, że mogłoby to wpłynąć negatywnie na mój awans. Są też regulacje dotyczące pierścionków. Możecie mieć po jednym pierścionku na dłoni. Pierścionek możecie mieć założony tylko na palcu serdecznym albo na palcu środkowym. Też jest powiedziane, jakie kolory mogą mieć te pierścionki. Kolorowe oczka nie są akceptowane. I wiecie, jest milion różnych rzeczy, które jeszcze w tym manualu są i do których po prostu trzeba się stosować. Ale wiem, że gdybym wymieniała je wszystkie w tym momencie, to po prostu zabrakłoby nam karty w aparacie, żeby to wszystko nagrać. Więc tego było naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. I wiecie, kij ma zawsze dwa końce. Teraz sobie możecie pomyśleć, okej, rygor niezły, słabo. Okej, wiem, że mogą być takie głosy, natomiast wiecie, kij ma zawsze dwa końce i to, że
takie restrykcje są nakładane, sprawia również, że po prostu ten wygląd stewardess jest jednolity, że później pasażer przychodzi na pokład i widzi, że ta załoga wygląda bardzo schludnie i to jest też dobre wizerunkowo, tak? Często, wiecie, kiedy byłam w jakimś, powiedzmy, nie wiem, hotelu czy na lotnisku i widziałam załogę innych linii lotniczych, gdzie te zasady tego, powiedzmy, image uniform nie są aż tak bardzo przestrzegane, no to było widać, że po prostu ten wygląd nie jest aż tak dopracowany, że ten wygląd nie jest aż tak bardzo schludny, więc rozumiem, że z punktu widzenia pasażera, z punktu widzenia, nie wiem, marketingu, to, co robi Emirates, jest dobre po prostu. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie. Według mnie to jest naprawdę super, jeżeli chodzi po prostu o wizerunek firmy. Więc tak jak mówię, kij ma dwa końce. Natomiast właśnie mówiąc o tym, że kij ma dwa końce, to na przykład na mnie po 3 latach, 4 latach zaczęło to działać dość negatywnie, bo po prostu moja samoocena zaczęła spadać na łeb, na szyję. Szłam na loty, powiedzmy, 2 razy w tygodniu i ja po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo tak jak powiedziałam, że z racji tego, że mój blond nie jest naturalny, a też nie chciałam zmieniać koloru włosów dla samego image uniform, to nigdy nie wiedziałam na przykład, czy mnie nie zatrzymają przez moje, nazwijmy to, odrosty. I często po prostu lądowałam w biurze. Na moim ostatnim locie, przed którym wysłałam rezygnację, pozostałam odesłana z briefingu już przed lotem do tego działu Image Uniform i kazano mi przemalować moje paznokcie na kolor czerwony, bo w przeciwnym razie nie mogłam iść na lot. I wiecie, znam też przypadki osób, którym po prostu mówiono, nie dostaniesz awansu do klasy wyżej, dlatego że po prostu masz za dużo kilogramów, bo mamy informacje na temat tego, ile ważyłaś, kiedy przyszłaś do tej pracy. Mamy informacje, że teraz przytyłaś tyle i tyle, więc schudnij. I też nie tak dawno leciałam z chłopakiem, który pracuje 10 lat w firmie, więc też już jest troszeczkę starszy, tak? I jest też bardzo wysokim facetem, więc po nim nawet nie było widać, wiecie, kilogramów, natomiast powiedziano mu, że ma 6 miesięcy na to, żeby schudnąć 8 kilo. Więc to może być ciężkie. Ja Wam powiem, że moja ocena, moja samoocena zaczęła spadać w pewnym momencie na łeb, na szyję i ja się łapałam na to, że patrzę w lustro i myślę, Boże, to jest nie tak, to jest tamto jest nie tak. I jedna rzecz to jest właśnie, to są właśnie zasady image uniform, że byłam gdzieś tam zatrzymywana, bo włosy, bo coś tam. I wiecie, ja też mam wrażenie, że po prostu te zasady, które dotyczą wyglądu w Emirates są super, jeżeli chodzi o dziewczyny, które mają ciemniejszy naturalny kolor włosów, ciemniejszy naturalny kolor skóry. I tutaj mowa o, powiedzmy, dziewczynach, które są Arabkami, bo rzeczywiście u nich się to sprawdza. Wiecie, taki mocny, czerwony odcień szminki u nich wygląda przepięknie. Mocny makijaż wygląda u nich przepięknie. U nas wymogiem było to, że po prostu ten makijaż musi być taki mocno kompleksowy, czyli wiecie, bronzer, rozświetlacz, eyeliner, cienie, taki czerwony, intensywny odcień szminki. To wszystko było po prostu, to nie było opcjonalne, to było wymagane. I tak jak mówię, o ile po prostu dziewczyny z trochę ciemniejszą karnacją, z mocniejszą urodą naturalnie wyglądały w tym super, to ja czułam się jak taka, wiecie, zakonserwowana czterdziecha, jak się pomalowałam. I naprawdę przez to też czułam, że moje właśnie moja samoocena bardzo mocno spadała i spadała i spadała. I patrzyłam na briefingu czy na lotach na te wszystkie piękne dziewczyny, którym naprawdę ten makijaż pasuje, które po prostu patrzycie na nie i myślicie sobie, Boże, one mogłyby wygrać w każdym konkursie piękności, a Wy czujecie się brzydko same ze sobą. I wiecie, i po prostu tak się żyło przez 4 lata. I wiecie, po 4 latach gdzieś tam dostawania feedbacku na temat Waszego wyglądu, po 4 latach, gdzie tam, wiesz,
gdzie tam wiecie, słyszałam na przykład, o, twoje szersze biodra są problemem, czy twój, nie wiem, kolor włosów jest problemem, czy wiecie, milion różnych rzeczy dotyczących waszego wyglądu jest problemem. Gdzieś tam po prostu czułam, że właśnie ta moja samoocena, bum, dół. I ja na przykład byłam w takim trochę szoku, kiedy poznałam mojego faceta i on, wiecie, zaczął mi prawić jakieś komplementy, a ja w ogóle nie czułam. On mówi, że jesteś, nie wiem, że jesteś piękna, a ja miałam takie, że nie, że to jest we mnie nie tak, tamto jest we mnie nie tak, tu wyglądam tak, a tu mi wystaje, a tu jest za dużo, a tu coś tam. I rzeczywiście po prostu w pewnym momencie po prostu, jeżeli chodzi o pewność siebie, ja przestałam się poznawać i gdzieś to, wiecie, narastało we mnie, aż w końcu powiedziałam sobie, okej, patrzę w lustro i nie widzę siebie, patrzę w lustro, widzę osobę, której kazano zmienić kolor włosów, patrzę w lustro, widzę osobę, która przez 4 lata nie miała paznokci takich, jakich chciałaby mieć i tak jak mówię, może to nie byłoby, tak jak powiedziałam wam w jednym z poprzednich filmów, że może to nie byłoby moim powodem odejścia, bo to bez przesady. Natomiast gdzieś tam mocno wpływało to po prostu na poczucie własnej wartości. I wiecie, spotykałam się na przykład z różnymi dziwnymi raportami, jeżeli chodzi o Image Uniform. Niech takim przykładem będzie moja przyjaciółka, która, uwaga, dostała raport od szefa pokładu, że jej skóra wygląda zbyt blado. A to jest, wiecie, dziewczyna Polka z bardzo jasnym kolorem skóry, z bardzo jasnym, naturalnym blondem, która po prostu ma taki typ urody, tak? I później ona dostaje maila od menadżerki, żeby to wyjaśniła, więc ona pisze menadżerce, to jest mój kolor skóry, nie bardzo mogę coś z tym zrobić. I w odpowiedzi dostaje stwierdzenie, że tutaj imię. Jestem tobą bardzo rozczarowana, bo kiedy dostajesz feedback od swojego przełożonego, od szefa pokładu, to powinnaś to zaakceptować i to zmienić. I ja pamiętam, jak to czytałam i mi spadła po prostu szczęka na podłogę, bo jak możesz zmienić kolor skóry? Nie możesz, nie? I no ale tak się żyło. Tak się żyło, więc całkiem niedawno, na jeden z moich ostatnich lotów, mieliśmy inspektora, bo czasem to się zdarzało, że na lot przychodził inspektor i pamiętam, że on wtedy do mnie podszedł i powiedział, czemu nie zaaplikujesz do business promotion. Business promotion to jest taki dział, znaczy taki dział. Business promotion to jest po prostu grupa stewardów i stewardess, którzy wyglądają wystarczająco dobrze, żeby być wysyłanymi na różne wydarzenia, typu, nie wiem, jakiś Wimbledon na przykład, jakieś wydarzenia sportowe. Wiecie, to są osoby, które reklamują firmę swoim wyglądem. I pamiętam, że on mi wtedy powiedział, czemu ty do tego nie zaaplikujesz? Ale ja nigdy do tego nie aplikowałam, nigdy nie chciałam tym być, dlatego że wiem, że oni jeszcze bardziej sprawdzają, są jeszcze bardziej rygorystyczni, jeżeli chodzi o wygląd, a ja już po prostu wiedziałam, że ja nie chcę, żeby ktoś mnie oceniał na podstawie wyglądu. Ja po prostu chcę iść do pracy i być oceniana za to, jak pracuję, chcę być oceniana za to, co wnoszę do firmy, natomiast niekoniecznie za to, czy wiecie, kolor mojej szminki pasuje do mojego koloru kapelusza. Bo tak bardzo, jak wiecie, ja rozumiem, że to jest ważne wizerunkowo, to szczerze nie sądzę, że pasażerowie o to dbają. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze Fashion Police. Nie wiem właśnie, czy słyszeliście, że coś takiego istnieje. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych wymogach, czy uważacie, że to jest coś fajnego, bo właśnie wizerunkowo to się sprawdza i wizerunkowo to się sprawdza, czy raczej myślicie, że to jest troszeczkę przesada. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy, jestem bardzo ciekawa waszej opinii na ten temat. Tymczasem żegnam się z wami, bo już gadam. Nawet myślałam, że ten film będzie krótszy, a jest już bardzo długi. Mam nadzieję, że w edycji, w montażu uda mi się go skrócić. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.